Jest to już szósta edycja Retro Kompa tutaj w gościnnej scenie muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury. Zaczęliśmy od zwykłego zlotu właśnie hobbystów, użytkowników, zbieraczy starych komputerów. Natomiast w kolejnym roku, w 2013, dołożyliśmy taką jakby drugą edycję, czy drugą część tej imprezy, która nazywa się Load Error. I to jest spotkanie tak zwanej demo sceny, czyli ludzie, którzy kreatywnie wykorzystują te komputery do tworzenia grafiki, muzyki czy programów demonstracyjnych. Trudno mi w to uwierzyć, ale ponoć na tym stole leży 35 tysięcy złotych. No może tak to nieśmiało powiedzieć, że te cztery komputery to gdzieś tyle mogą być warte. Żona jest wyrozumiała, bo to, co jest na tym stole, to jest tylko ułamek tego, co ja mam po prostu w mieszkaniu, tak? No, że jest dobrze jeszcze. No ale co mówi? Znowu te graty kupiłeś, znowu te graty przynosisz, po co to trzymasz? Po co pan to trzyma? Z pasji. Gracz to nie, bardziej próbuję to wszystko uruchomić, bo to są często naprawdę mocno popsute rzeczy. I mi osobiście najwięcej satysfakcji daje zrobienie tak, żeby to działało znowu. Czasami rozszerzam właśnie ten sprzęt też o różne dodatki, rozszerzenia, ale dla mnie jakby zabawa się kończy w momencie, kiedy to działa.